Co najmniej do środy nie będzie można korzystać z kąpieliska na Trzech Stawach w Katowicach. Przeprowadzone badania wody wykazały obecność bakterii coli. Paweł Jędrusik. O zanieczyszczeniu wody Urząd Miasta Katowice poinformował w piątek późnym popołudniem. W poniedziałek plaża przy kąpielisku świeciła pustkami, choć pojawiały się osoby, które nie wiedziały o jego zamknięciu. Tu jest napisane, tuśmy się dopiero teraz dowiedzieli. Będzie pan szukał innego kąpieliska? Na razie pójdziemy na wodny plac zabaw. Tam chyba jest otwarte, myślę. Tam nie ma kuli chyba. Pałeczka okrężnicy może być bardzo niebezpieczna dla człowieka. Jeśli woda podczas kąpieli dostanie się do ust, może spowodować silne zakażenie w organizmie. Zatrucie objawia się m.in. wymiotami czy silnymi bólami brzucha. Kąpielisko na Trzech Stawach na razie jest ogrodzone taśmami. Pilnują go ratownicy. W tym przypadku, w odróżnieniu od basenów, jakby wpływ Mosiru na to, jak szybko ta bakteria zniknie, jest praktycznie zerowy, bo na basenach możemy zastosować specjalne środki chemiczne, możemy wprowadzić dezynfekcję. W tym przypadku musimy czekać na, mówiąc tak ogólnie, na siły natury, tak aby natura sama sobie poradziła z tymi bakteriami. Dzisiaj zostały przeprowadzone nowe badania wody. Ich wyniki będą znane dopiero w środę. Jeśli okażą się dobre, kąpielisko znów zostanie otwarte.